prawie 20 minut po godzinie 9, tym samym oficjalnie rozpoczynamy poranek w publicystyczny, rzecz jasna, polityczno-publicystyczny w telewizji Republika pod szyldem programów po 9, po 10 i po 11 z udziałem Państwa i moich gości. A są nimi dziś Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani Poseł. Witam Państwa serdecznie, witam Pana redaktora. Ubolewam bardzo, że nie poseł, ale jeszcze ostatniego słowa nie powiedział, chyba że sztandar znowu będzie wyniesiony. Robert Obaz, póki co Nowa Lewica. Dzień dobry Panu, Panie Pośle. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mariusz Kałużny z Suwerennej Polski. Dzień dobry Panu, Panie Pośle. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I Krystian Kamiński, Konfederacja, OMC Europoseł. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. O, to takie dzień dobry, panie redaktorze, już było takie złośliwe jeszcze bardziej, aniżeli moja delikatna... No, no. Nie? No to jak nigdy, to w porządku. No co, od polityki tak ostro, czy zaczniemy od tego, co nas dzisiaj czeka po południu? Ktoś z Państwa sam pierwszy? Ja przede wszystkim chciałam się podzielić tym, że dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Nie ma za co. Nie widzieliśmy się dosyć długo. 4 lata byłam prezesem Polskich Linii Oceanicznych. Realizowałam się jako osoba, która z gospodarką morską jest i zawodowo związana, i rodzinnie. Ale rozumiem, że przestała być pani prezesem, dlatego że była pani nieudolna, niewykwalifikowana. Nie, musiałam złożyć rezygnację. W związku z tym, że zostałam wybrana na posła za głosy. A jaki ekspert teraz został tam za panią wybrany? No, nie wiem, podobno jest nowy prezes, jeszcze chyba od czwartku, teraz nie wiem, kto nim jeszcze jest, bo był po mnie pan Krzysztof Adamczyk. Coś potem, wspólnego z morzem jedna... miał? Tak, ponieważ w Polskich Liniach Oceanicznych działacz Solidarności, reprezentant załogi był od zawsze. A teraz jest nowy konkurs i w związku z tym jeszcze nie zaznajomiłam się z nowym prezesem, ale mam nadzieję, że to przedsiębiorstwo będzie funkcjonować i się rozwijać, co będę bacznie obserwować. Znaczy, żeby nie było tak, pani poseł, jak to w naszej rzeczywistości niestety bywa, że ktoś, kto przeleciał się 2 razy w życiu samolotem, zna się na lotnictwie. Znaczy, z tego, jeżeli co wiem, ktoś bywał nad morzem na wakacje, z tego, co że wiem, będzie szefem Polskich Linii Oceanicznych. Znaczy, z tego co wiem, to nie jest to osoba, która miała coś związanego z żeglugą, więc być może taki eksperyment obecnie przeprowadzany być może będzie pozytywnie odebrany. To błyskawicznie ile pani statków zostawiła jednostek pływających? Kupiłam 2 statki. Czyli razem Polskie Linie Oceanicznej ile mają? 2 statki. No, i to trzymamy kciuki za pana prezesa, Polskie Linie Oceaniczne. A miało 178, gdzie doprowadzono właśnie największego ambasadora Rzeczpospolitej, armatora, który rozpoczynał przewozy kontenerowe, do takiej sytuacji, że po okresie transformacji właśnie w takim stanie, a nie innym, trzeba było ratować to przedsiębiorstwo. I mam nadzieję, że zakupując te 2 statki, zabezpieczyłam na następne lata armatora, który może być elementem większego, ale może być elementem większego projektu, ponieważ to jest gotowe przedsiębiorstwo armatorskie, które można wprząc w bardzo duże projekty. Tak, w CPK na przykład. Bo skoro chcą zlikwidować się, zrezygnować z lotniska, no to dajmy w ale, takim razie Gdynię. Przepraszam, jeżeli chodzi o sieć transportową, to wszystko dzisiaj przypływa morzem, a potem to trzeba koleją i innymi środkami transportu porozwodzić lub dowieźć do portu, więc generalnie flota zawsze jest potrzebna, ponieważ flota oznacza niezależność gospodarczą każdego państwa. My jesteśmy krajem nadmorskim i to jest wręcz nasz obowiązek, żeby przedsiębiorstwa armatorskie rozwijać. No proszę Państwa, to ja w takim razie cofam pytanie, nie co nas czeka dziś po południu, tylko co tam u Was w życiu prywatnym i zawodowym. Robert Obaz. U mnie prywatnym i zawodowym bardzo dobrze. Prywatnym się nie dzielę, bo to jest moje, zawodowe też całkiem nieźle. Jestem przekonany, że nawiązując do tego, co to oczywiście nad morzem bywam, ale na statkach oceanicznych się nie znam. Jedna rzecz bardzo ważna, jak ważne jest to, żebyśmy posiadali swoją flotę, to, że jak rozmawiamy z logistykami, którzy zajmują się tym transportem morskim, bardzo często wskazują na to, że łatwo zauważyć, kiedy jest kryzys, zbliżający się kryzys po zamówieniach kontenerowców właśnie, ile tymi kontenerowcami przypływa nie tylko do Polski, ale jak ten ruch wygląda na całym świecie. Bardzo łatwo jest ocenić, w jakiej kondycji są poszczególne gospodarki. A co ważne, tak jak tutaj pani poseł mówiła, jeśli chodzi o
ten transport. Ja jako lokalny patriota też nie mogę zapomnieć o Węglińcu. Taka stacja węzłowa, która kiedyś jeszcze, kiedy ziemie, akurat te zachodnie, należały do Niemiec, mógłby tam powstać taki duży terminal przeładunkowy, jeśli chodzi o stację kolejową, na tą część Europy łączącą wschodnią i zachodnią Europę, tak kiedyś umownie nazywaną. Z całą pewnością Platforma ma to w planach. Nie wiem, czy ma w planie. No, dzisiaj mamy wysłuchać, jakie tam korekty ewentualnie co do CPK. Ja apeluję do wszystkich. Drobne. Rezygnujemy z lotniska, budujemy kolej. No chyba odwrotnie. Wczoraj była zapowiedź coś jakoś tam, że... Że co, rezygnujemy z kolei, budujemy lotnisko? Że będziemy nie coś zmniejszali z żadnego koleją. Środka transportu, znaczy, na pewno, jeśli chodzi o kolej, trzeba znaleźć ten balans tam, oczywiście, gdzie ci ludzie protestowali, jeśli chodzi o przebiegi tych linii kolejowych, tych wyznaczenie. I to przy powiat kamiennogórski, gdzie dosyć mocno te protesty były, nie tylko mieszkańców, ale też samorządowców. Także to uważam, że powinno się rozważyć na nowo, ale broń Boże nie rezygnować z rozbudowy kolei, bo dzisiaj, czy lotnisk, bo to dzisiaj jest to jedna z najważniejszych form transportu, wziąwszy pod uwagę jeszcze to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, tak, i nigdy nie wiadomo, co się zadzieje za rok, dwa czy trzy, oby odpukać, nigdy w życiu nie dotknęło nas to, co jest na... To, co jest w Ukrainie, ale musimy być do tego dobrze przygotowani. No dobra, do czego się pan spodziewa, jeżeli chodzi o CPK? Ja przypomnę, przed laty Cezary Grabarczyk, ówczesny minister infrastruktury, nie będę się zakładał, czy przypadkiem tam nie było jeszcze tego dopisku i żeglugi śródlądowej bodajże, no ale generalnie minister infrastruktury, czyli odpowiednik dzisiejszego Klimczaka z PSL-u, chciał budować CPL, czyli Centralny Port Lotniczy. Nic z tego nie wyszło, plany były, parę złotych zostało na to wydane. Generalnie Platforma od tego odeszła. Ja myślę jeszcze... No to tak, żeby podbić jeszcze bardziej swoje pytanie, dodam, że za Mierzeję Wiślaną też chcą rozliczać PiS dzisiaj. Za przekop. Wracając do pytania, do tego Centralnego Portu, ja myślę, że pomysł pierwszy przedstawił rząd Leszka Millera, także tutaj nie jako lewica nie powinniśmy się od tego dystansować. Oczywiście trzeba to przeprowadzić z głową w oparciu o to, jakie możemy środki pozyskać. Jest w cudzysłowie błogosławieństwo też z Komisji Europejskiej, że ten projekt mógłby być realizowany ze środków z Unii Europejskiej. Więc trzeba dołożyć wszystkich starań, żeby te środki wykorzystać jak najlepiej i tak, żeby Polska stała się też liderem, jeśli chodzi o rynek transportowy. No nie możemy stać się liderem, bo Niemcy są liderem. No przecież proste. No. No ale, po co nam lotnisko u nas, skoro mamy najbliższe w Berlinie? No? No, panie redaktorze, ja strasznie, trudno jest konkurować z największymi, ale trzeba mieć ambicje i stawiać na te rzeczy, które pozwolą nam się rozwijać. I tu bez względu na to, że czy Niemcy, czy Francja, czy Włosi, oczywiście są to duże państwa, ale my mamy prawo do stworzenia swojej gospodarki, szycia ją na miarę naszych potrzeb, ale też oczekiwań naszych partnerów, tak? Jeżeli można coś dodać, pan wspomniał o Mierzei Wiślanej. Niemcy, budując port Elbląg, wiedzieli chyba, co robią, tylko że oni nie mieli z Rosjanami problemu, tak jak my, więc musieliśmy tą Mierzeję w końcu, udało nam się przekopać. I rząd Zjednoczonej Prawicy robił wszystko, aby wszelkie inwestycje infrastrukturalne były realizowane. Dlaczego? Bo właśnie my chcemy konkurować. No dobrze, ale skoro pani poseł już tak mówi, to dodajmy od razu, że informacja dla wszystkich Niemco-lubnych, czy Niemco-nielubnych, wszystko jedno, bo to wszyscy albo stawiają Niemcy za wzór, albo za antywzór, to nie ma znaczenia. Ale generalnie Niemcy też nosili się z planem przekopu Mierzei Wiślanej. No i tak. Tyle, no nazywajmy dlatego rzeczy po imieniu. Dzisiaj, nie pamiętając o tym, że wsłuchaliśmy się jednak w głos Elblążan i w ogóle całego regionu, który optował za przekopem i za bezpośrednim dostępem do morza, jest hipokryzją i działaniem na szkodę rozwoju gospodarczego Polski. 80% transportu to jest transport morski. Wszystko musi dopłynąć. Potem również to jest kolej. To są oczywiście transport samochodowy, cały multimodalny transport. Ale właśnie o to chodzi, żeby ten krwioobieg, łącznie z żeglugą śródlądową, na którą myśmy
przeznaczyli bardzo dużo pieniędzy, dlatego że skala zaniedbań 70 lat była tak ogromna, a mieliśmy w tyle głowy i widzieliśmy, jak inne kraje rzeczywiście się rozwijają. A propos tego, co pan powiedział, wszystkie suche porty i wszystkie możliwości przeładunku zboża, wszystkich innych towarów, aby nie omijały Polskę, tylko żeby Polska na tej logistyce i transporcie zarabiała, to te inwestycje są właśnie bardzo potrzebne. No dobrze, i dzisiaj martwi mnie fakt, kończąc, że dzisiaj koalicja rządząca to wyśmiewa i tak jak pan powiedział, tworzy projekty, audyty, a to jest praca, gdzie właściwie markuje się jakąś działalność, ona odsuwa nas od realizacji rzeczywistych inwestycji, które rzeczywiście pozwoliłyby zrealizować plan bycia konkurencyjnym. I co się dzieje? Wiedząc, co się w Polsce teraz złego za obecnej koalicji dzieje, odchodzą od nas armatorzy i przewoźnicy kontenerowi rządząc... do Hamburga, czyli tracimy, wpływy proszę z ceł nie dać się i podatków. Proszę nie dać się zwieść, nasza gościna manipuluje ewidentnie. Przecież wszyscy żyjemy w uśmiechniętej Polsce, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. No panie redaktorze, ja muszę pana zmartwić, bo ja będąc właśnie w temacie, jak widzę, gdzie przenoszą znowu swoją działalność Maersk czy no gdzie przenoszą? Przewoźnicy do Hamburga i do innych portów to niemieckich. To jakby u nas było. To oznacza co? Że wpływy 25%, 30% więcej być może razem ceł i podatków z tego tytułu pójdzie do zupełnie, będzie no skierowana do innych państw. Trzeba się uśmiechnąć, jest nie, fajnie. Mnie to bardzo martwi, ja o tym mogę dyskutować z osobami, które to bagatelizują, bo to na dzień dzisiejszy można sobie oczywiście się poprzekomarzać w programie telewizyjnym, ale w perspektywie czasu, wobec tak najnowszych technologii i szybkości, możliwości szybkiego budowania terminali, portów, remontów i robienia to również w zgodzie ze środowiskiem, to jeżeli my dzisiaj mamy wstrzymywane wszelkiego rodzaju inwestycje, zwłaszcza u nas na wybrzeżu, energetyczne, a to też jest transport morski, a wojna świadczy tylko o tym i nas powinna mobilizować do tego, żebyśmy mieli swoich przewoźników, swoich ubezpieczycieli i mogli LNG i wszystkie energetyczne surowce wozić do Polski, a nie być szantażowani wysokimi stawkami czarterowymi tylko dlatego, że nie są to nasze, nie jest to nasza flota. Świadczy tylko o tym, że my musimy realizować inwestycje i przeraża mnie fakt, że odsuwamy właśnie w czasie poprzez takie właściwie memlanie i mszczenie się na Prawo i Sprawiedliwości, odsuwamy w czasie inwestycje, gdzie wiemy, że decyzje środowiskowe, planowanie, projektowanie, które już było zakończone, trzeba zrobić od początku, a to oznacza, że ta najdłuższa droga, zanim zacznie się budować, będzie odsuwała nas i uwsteczniała technologicznie, a inne państwa, które już mówią o inwestycjach, tak jak Austria, w Stambule też mamy przecież taki centralny port lotniczy, choć on jest w części jeszcze niewykorzystany, ale już perspektywa jest, więc to też jest jakaś konkurencja, odsuwa nam w czasie możliwości rzeczywiście tej bycia taką potęgą i niszczymy ten cud gospodarczy, o którym nie my, tylko kraje Unii Europejskiej. Tak patrzę i kojarzę, zestawiam sobą. Pani poseł z Pomorza, Mariusz Kałużny gdzieś też z okolic Pomorza, co nie? Dlatego boli mnie serce i ja naprawdę apeluję do koalicji rządzącej, żeby wzięła się do roboty i przestała no blokować projekty, tylko realizowała projekty, które nam gwarantują rozwój gospodarczy, a już na pewno plasują nas w pierwszej Pana posła lidze. Obaza, to aż głowa boli, jak myśli sobie, ile tych projektów wszystkich zostało złożonych. Myślę, że się z nami zgodzi. Jak to wszystko pogodzić w tej chwili, żeby to ładniej zazębiało mniej gadać, się. Więcej jedno robić. Budowane za drugim, drugie za trzecim, trzecie za Panie czwartym. Panie redaktorze, Komisja rozwiązanie. Proszę Państwa. Mniej mściwości, więcej realizacji programów. Komisja Infrastruktury Sejmowa, a więc ta, która opiniuje te wszelkie rządowe, państwowe budowy. Oni nie mają, proszę Państwa, czasu na to, żeby rękawy podwinąć. Tak są zarobieni. Dotychczas nie przyjęli żadnego projektu od ponad pół roku. Jest naprawdę pięknie. Komisja Gospodarki Morskiej, panie redaktorze, też. Bo no tam też są, to jeżeli infrastruktury jakby, nie działa, to i gospodarki morskiej też no, nie. Na razie skupiliśmy się na audytach tego, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, a w momencie, gdy chcemy dodać coś nowego, czyli wesprzeć rząd, nawet dezyderatem, żeby być może inwestycja jakaś została poszerzona, to tu już nie za bardzo pała ale pozycja. To co, chce pani taki dezyderat wnosić, żeby Szczecin i Gdańsk w ogóle przestały istnieć? Nie. A na przykład będziemy wspierać Rostock? Ja chcę, to jest słuszna koncepcja. Nie, ja chcę wspierać wszelkie inwestycje właśnie w Szczecin, Świnoujcie. Ale po co w Szczecin? Rostock jest bliżej. No, ja wiem, my możemy pożartować, panie redaktorze, ale ja tak na poważnie, to naprawdę chciałabym i będę wspierać rękami i nogami wszelkie inwestycje, które będą
mogły pani nas poseł, no, ale przybliżyć pani, do tej ale pierwszej klasy poważnie. W transporcie morskim. Rozmawiajmy poważnie. Bardzo jestem jak najbardziej poważna. Czy widziała pani już jakieś jednostki, które trzymują albo w Szczecinie, albo w Gdyni, które są fotowoltaiczne, znaczy napędzane zieloną energią? Znaczy to jest następny nie, temat. Nie, widzi pani. I teraz jak te statki, które są tymi silnikami diesla napędzane, i one będą. Płyną do Roztoku, no to my mamy świeże powietrze chociaż. I ta bryza z Bałtyku jest zupełnie inna. Naprawdę, szukajmy pozytywów. To nie róbmy sobie rozmawiać. Jaj, cytując klasyczkę, my się po prostu zachęstujmy świeżym powietrzem. Po to Polacy jadą nad Bałtyk, żeby oddychać. Ale nie jeść ryby z importu, więc to jest następny temat, żeby wspierać nasze rybołówstwo małoskalowe i w ogóle polskie rybołówstwo, o którym już zdaje się, że Ministerstwo Rolnictwa zapomniało. I co, niby chińska rybka nie smakuje? No, ja zawsze mówię, że trzeba wspierać naszych rybaków i dlatego dosyć aktywnie wspieramy z środowiskiem chińskich, niemieckich, ale niestety, skandynawskich wspieramy. Myślę, że przyjazd pani nad poseł, morze... więcej otwartości. Ja nie wiem. Proszę państwa, mnie się wydawało do dziś, że to ja z jakiegoś zaścianka to pochodzę. To ja za poważna jestem, panie redaktorze, tak? No ja właśnie nie wiem. Mam bo mnie czasem nie do śmiechu. Jak jestem z wybrzeża i widzę, jakie szanse zaprzepaszczone są, to mnie nie jest do śmiechu. Aczkolwiek mówię, będę wspierać każde inwestycje, tak jak wczoraj mieliśmy spotkanie z samorządowcami z powiatu puckiego i wiecherowskiego. Ja pojechałam na to spotkanie. Tam zdaje się Platforma rządzi. Tak, no i jest i prośba o wsparcie inwestycji, które rząd obecny, jeżeli chodzi o atomową elektrownię. O co, przepraszam, bo nie dosłyszałem. Atomową elektrownię i inwestycje, które wokół niej powinny być i rekompensatę dla samorządów. Przecież Krystian Kamiński, on nie wytrzymuje już tam ze śmiechu. Krystian Kamiński, elektrownia atomowa. O czym ten nasz gość mówi? Jaka elektrownia atomowa? I prosi się nas o wsparcie, więc myślę, że posłowie obecnej koalicji, Krystian Kamiński, większość jest Platformy Obywatelskiej, powinna wsłuchać się w ten głos i natychmiast zareagować. Krystian Kamiński. Pani poseł jest bardzo naiwna, sądząc, że ten rząd... Ja nie jestem naiwna, panie pośle. Nie jestem naiwna. W ogóle doczeka tą elektrownię, że oni jeszcze odsunęli chyba od 3 Przepraszam, lata. Czy możemy troszkę głośniej, bo mamy problem techniczny. Mamy problem techniczny. O, lepiej zdecydowanie. A teraz lepiej. A teraz jest idealnie. No to w takim wypadku pani poseł jest chyba na tyle naiwna, że wierzy, że ten rząd Tuska doczeka tej elektrowni. Przecież oni odsunęli jeszcze o 4 lata. Ja nie jestem naiwna. Więc to musiałby rząd Tuska do 2040 roku rządzić, żeby oni w ogóle pierwsze otwarcie doczekali. Dlatego także martwię się. Nie wierzmy w to. Zresztą rząd Tuska nic nie otworzy przez te następne 2-3 lata, ile będą rządzić. No widać przecież CPK odłożone, port kontenerowy w Gdańsku, w Świnoujściu odłożone, porty zbożowe odłożone, przekop Odry odłożone. Panie pośle, ale wie pan, dlaczego odłożony jest Szczecin? Bo tam się okazuje, że tam mieszkańcy nie chcieli tego. Nie, no oczywiście, no mieszkańcy nie są, tylko po niemieckiej stronie głównie, tak? No bo przecież oni potrzebują takich inwestycji, a nie po naszej stronie. Ale czy nie byłoby panu miło, jakby się pan udał nad Odrę i widział tę naszą Odrę, która jest taka piękna? A tu też blokują, piękna. Jeżeli chodzi. Ale przecież wiem, dlatego mówię też o tym, nie? Blokują. Ta nasza Odra jest taka piękna, taka dzika, taka nieprzewidywalna, a ta niemiecka jakaś taka spławna, jakaś taka uregulowana. No po co nam to? Panie redaktorze, ja mieszkam w Zielonej Górze, Zielona Góra jest nad Odrą, ja codziennie Odrę widzę, więc to nie jest akurat problem dla mnie. Kwestia jest, żebyśmy zrobili, żeby tu była żegluga jakaś lądowa, żeby to było oczywiście w ogóle możliwe. A tutaj wiadomo, Niemcy nie chcą, no i rząd stwierdzi, skoro Niemcy nie chcą, no to wiadomo, że nie będzie tego. Tak jak widać, że ten rząd niestety bardziej sprzyja interesom niemieckim niż polskim. Nie, to nieprawda w żaden sposób, gdzież tam. No panie redaktorze, możemy się co prawda przekomarzać, ale wydaje mi się, że fakty jednak wskazują na to, że wszędzie gdzie jest interes niemiecki, tam interes polski ustępuje. W związku z tym jakby to mówienie przez te ostatnie lata, że jak wróci Tusk, no to znowu będzie sprzyjał polityce niemieckiej, jednak chyba mają potwierdzenie w faktach. No jednak ten rząd pół roku rządzi, no i widać, że wszędzie gdzie interes niemiecki wchodzi, tam interes polski musi ustępować. Także no niestety wszystko co mówiliśmy, z czym przestrzegaliśmy przy rządzie Tuska, jednak niestety się sprawdza. Jest nam również przykro, no ale mamy nadzieję, że tylko przez następne, mam nadzieję, 2, może 3 lata. No i wtedy będzie można znowu jakiś interes polski. Tylko szkoda Polski. No, nie, Krystian Kamiński, proszę państwa, też jakoś dzisiaj dziwnie nastawiony antyrządowo. Nie wiem dlaczego. Ten rząd reprezentuje polskie interesy, pana interesy. Bez problemu pan pójdzie sobie tabletkę dzień po kupi, no. No tak. I to nie są niemieckie tabletki.
Panie redaktorze, już mnie brzuch. Problem jest to, że też od 1 lipca wszyscy z nas będą mieli podwyżkę prądu i część osób, które mogłaby... Solidarnie! Bo nie będzie ich stać nawet na to, bo zaraz się okaże, że większą część będą musieli wydawać na inne rzeczy. Także ten rząd, jeśli chciałby dbać o Polaków, to dbałby przede wszystkim o portfele Polaków, o to, żeby mogli się mogli normalnie zadbał, panie pośle. Trzeba szukać pozytywów, naprawdę. Ja dzisiaj wstałem prawą nogą i od razu inaczej widzę świat w kolorach. Jeszcze jak sobie okulary kolorowe założyłem, to widzę tak. Po pierwsze, od 1 lipca ceny nośników energii elektrycznej, gazu, wszystkiego idą w górę. Super! I to nie będzie wybiórcze, że na przykład Klerenbacha to dotknie, a Obaza już nie. Nie! Nas wszystkich budujemy wspólnotę narodową, proszę państwa. Wszyscy się na to zrzucimy, a właściwie wszyscy za to zapłacimy. I teraz idźmy dalej. Jak już wszyscy będziemy mieli wydrenowane portfele, bo jak wiadomo, po to koalicja 13 grudnia przejmowała władzę, żebyśmy mieli więcej kasy, żebyśmy byli uśmiechnięci, zadowoleni. Ale my to znaczy kto? No wszyscy Polacy, wspólnota narodowa. Pani poseł, pani nie rozumie, ja to będę no ja pani tłumaczył. Ja też tak idę, tak się w nurt... A, próbuje pani tak, ze mną. Tak, z pana redaktora wkomponować. I proszę państwa, jak my teraz wszyscy będziemy mieli więcej kasy, bo zaoszczędzimy, znaczy zapłacimy co prawda więcej za prąd i za gaz, ale nie będzie nas stać na inne rzeczy. W związku z powyższym nie będziemy wydawać. No i jest, jest. Można, można. Ale to jeszcze piłkarze się włączą w tą wspólnotę narodową, bo wspólnotę narodowego smutku nam zaserwują. Po dzisiejszym meczu będziemy jedynym zespołem, który z zeroma punktami zakończy mistrzostwa i wszyscy w narodowym smutku również tą wspólnotę wytworzymy. Także włączają się w budowę tego wspólnoty. Ale to co pan sugeruje, że za Tuska nawet i nasi nie grają? Nie. To jest już nadinterpretacja, ponieważ nasi jak nie grali za Morawieckiego, tak nie grają za Tuska. No. To taka jest prawda. No niestety, no to oni po prostu zawsze budują tą naszą wspólnotę, żebyśmy wszyscy razem w smutku tutaj przeżywali to. I żeby także była kontynuacja. Mariusz Kałużny. O cóż pan pyta, panie redaktorze, już się zgubiłem przez te pół godziny. Jak się pan zgubił, jak pan siedział na miejscu cały czas? Zamyślił pana. Się pan poseł. Nie, no, my, rzeczywiście jest tak, bo... Mówimy o inwestycjach, panem, o tym, co ja dla nas... Ja się zgodzę z panem posłem Kamińskim. Czy europosłem, przepraszam, teraz już Kamińskim, który mówi, że rzeczywiście ten interes niemiecki jest tutaj reprezentowany i to jest nad wyraz widoczne. Z drugiej strony no to nie jest dziwne, bo każdy ma swojego szefa, każdy ma swojego jakiegoś lidera w polityce. No, jak gdybym ja w Prawie i Sprawiedliwości cały czas atakował prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to bym nie znalazł się najprawdopodobniej na liście do Sejmu, czy pan Kamiński jakby atakował pana Bosaka, Mentzena, to by nie chcieli z nim współpracować. Tak samo Tusk, no, ma pewne zobowiązania polityczne, jest cały czas lansowany przez pewną silną grupę polityków niemieckich w Europie i to jest bardzo silna grupa polityków. My musimy też sobie zdawać sprawę, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia, którzy po pierwsze dbają o własne interesy, a jak dbają o interesy, nazwijmy to unijne, to też z akcentem na własne interesy. Więc to jest ogromny problem teraz w Polsce. Kolejnym ogromnym problemem jest to, co państwo tutaj wymieniliście, że rzeczywiście inwestycje duże, które mogłyby rozwijać naszą gospodarkę, są dzisiaj wstrzymane, a w przypadku na przykład CPK, kiedy już jest taki olbrzymi nacisk społeczny, kiedy już ludzie, którzy głosowali na lewicę, na prawicę, na PiS, na PO, w większości mówią, no budujcie to, no bo ludzie już podróżują po świecie, widzą jak lotniska wyglądają, jak transport wygląda, no już nie można ludziom w tym zakresie kitów wkleić, no to Tusk poszedł rzekomo po rozum do głowy, no i prowadzi taką zasłonę dymną, że generalnie będziemy to kontynuować, ale audyt zrobimy to inaczej, zrobimy to lepiej, a wiadomo, że tego nie będą kontynuować, to jest druga sprawa. I trzecia sprawa, no mnie jednak smuci cały czas to, że ktoś głosował na tych ludzi. I to głosowali Polacy. I że tutaj nie wyciągają żadnych jeszcze wniosków, bo po ostatnich wyborach widać, może potrzeba czasu, żeby się przekonali. Nie wiem. Może potrzeba więcej, abyśmy w pewnych kręgach o tym mówili jaśniej. Nie wiem, ale to jest dla mnie naprawdę przykre, kiedy ja widzę moich rodaków, obywateli, bez względu na jakieś poglądy, światopogląd, kiedy im nie przeszkadza, że ktoś ich tak ordynarnie zrobił w bambuko. Tak ordynarnie, kiedy ktoś im napluł tak na twarz, mówił, damy wam to, 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 to. I że nie udało im się zrealizować 100 konkretów. To jest życie. Zrealizowaliby 50. Powiedzieli, jesteśmy na półmetku. Ale oni po prostu tak
chamsko, szyderczo stają naprzeciw swojego elektoratu i mówią, ale przecież my nie mówiliśmy, że 100 to 100, a ZUS dobrowolny to nie był dobrowolny cały czas, a przecież to nie chodziło o to, no przepraszam, z ludzi robią idiotów. Z ludzi robią idiotów, bo gdyby chcieli, gdyby wprowadzali ustawy do Sejmu... Ale to, że robią to pal licho, najgorsze, panie pośle, jest to, że ludzie się dają robić. I to jest niestety najgorsze. I to mnie niestety smuci, A z drugiej strony, jaka machina propagandy, jaka przewaga ta medialna cały czas jest. Zobaczcie państwo, co się teraz będzie działo. Polska Press. Orlen mówi, nie, my wyprzedamy Polskę Press, bo to niepotrzebne, nie, żeby było państwowe. A tam jakiś już misiek naznaczony przez Platformę czeka na tą Polskę Press. I zaraz powiedzą, przecież ta Polska Press, to trzeba do nich dokładać, no co, będziemy za jakieś grube pieniądze sprzedawać. To nie ma żadnego znaczenia, nikt gazet teraz nie czyta, sprzedajmy za grosze. I jakiś misiek już związany z Platformą Obywatelską, mówię, czeka albo jeszcze z zagranicznym kapitałem, żeby to odkupić. I niestety tak jest. Przewiduję, panie redaktorze, szanowni państwo, niestety przewiduję za około rok duże załamanie gospodarcze, bo gospodarka lubi pieniądz. No ale dlaczego nawet dopiero za rok, panie pośle? Spokojnie, więcej wiary. Ten rząd jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Tak, jeszcze nie powiedział, ale co mam na myśli? Jeszcze w tym roku dużo pracy przedsiębiorcy mają siłą rozpędu tych inwestycji, które zaczęliśmy lokalnie. Na przykład z Polskiego Ładu, jak ja jeżdżę po wszystkich gminach, jeszcze są realizowane czy kończone inwestycje. I w tym roku jeszcze to jest zakontraktowane, przedsiębiorcy jeszcze mają pracę, wygrali przetargi i tak dalej. Natomiast nie mają już następnych na horyzoncie, nic się nie dzieje. A pieniądz tworzy pieniądz, gospodarka lubi pieniądz, musi dostawać cały czas pieniądz do obrotu. I to zostanie wstrzymane przy tych kosztach pracy, że nie ukrywajmy, płaca minimalna wzrosła, to wszystko wzrośnie, energia i tak dalej. Przewiduję bardzo duże kłopoty na koniec roku czy początek przyszłego roku dla przedsiębiorców, dla naszej gospodarki. Ale no, Tusk myśli, że ludzi nakarmi propagandą. No i on nakarmi tych ludzi propagandą. Może rok, może dwa, może trzy. Nie wiem, czy uda mu się dłużej. Myślę, że w następnych wyborach powinien zostać rozliczony. Ale jakie znowu będą skutki, jakie będą straty, jakie będą koszta dla naszej gospodarki, no to będzie wtedy znowu trudne i będziemy znowu zaczynać jako prawica od nowa, żeby naprawiać to, co Tusk popsuł. No to idziemy do Roberta Obaza i pytamy się, co robi formacja, którą reprezentuje w tej koalicji rządzącej. I nie dopytuję tutaj na zasadzie tej konwencji, która miała miejsce w niedzielę, partii Razem, która jest Razem, ale jednak jest osobno, ale mimo wszystko jest w klubie Lewicy i z tego klubu Lewicy Razem, mimo tego, że jest Razem, ale jednak osobno, nie zamierza wyjść. Tylko dopytuję o to, co wy tam robicie? Gdzie są te wasze postulaty lewicowe? No, część postulatów lewicowych i część tych zapędów, które czasami się pojawiają z różnych stron politycznych, bronimy. Dobrym przykładem takich z ostatnich dni są TBS-y, gdzie próbowano w ustawie umożliwić jakby sprzedaż tego, iż kompletnie zablokować dla tych najsłabszych, najbiedniejszych, którzy korzystają z tego, dzięki ministrowi Szczepańskiemu udało się to zablokować i taka też jest rola Lewicy, żeby pilnowała tych wszystkich... Ale to jest ciekawa historia, kiedy Lewica blokuje Platformę i pozostałych koalicjantów przed zakusami, którzy pozostali koalicjanci mają. A ja myślę, powiem szczerze, to jest naprawdę dla mnie, człowiek się uczy całe życie. Myślę, panie redaktorze, że czy oni mieli takie zakusy, myślę, że to był zapis, mając doświadczenie z parlamentu, tych zapisów w ustawach pojawiają się dosyć różne i czasami, bez względu na to, która strona polityczna je składa, bo tak przypomnę tylko ten dodatek do węgla, który też dzięki tak naprawdę moim poprawkom udało się przewalczyć, że dostał go każdy, a nie tylko jakaś tam ograniczona grupa osób. Bez względu na to, kto rządzi, takie kuriozalne czasami zapisy się znajdują, ale Lewica jest po to, żeby właśnie bronić tychże najsłabszych. Oczywiście składamy te Panie swoje pośle, projekty. To super, to pogadajmy sobie o tym, bo tak patrzę na zegarek, czas to pieniądz. I zbliżamy się, proszę państwa, no, coraz szybciej niestety do 10. Węgiel w dalszym ciągu, cokolwiek by nie mówić, jest jednym z tańszych źródeł energii. Tak. Cokolwiek by nie mówić, nie mówię o ETS, nie mówię o ETS-2, proszę? Już drożeje, nie wiem, czy pan sprawdzał. Wiem, ale też jako osoba, która przez lata używała węgla, wiem, że czasem zakupu węgla są właśnie te miesiące czerwiec, lipiec, sierpień. Tak, po to, żeby mieć, zrzucić do piwnicy i być gotowym na zimę. Co ten rząd
zamierza zrobić na przykład z dodatkiem węglowym. Będzie jakiś dodatek węglowy? Ale to, panie redaktorze, to pytanie do mnie, nie do mnie, tylko do tego rządu. Ja uważam, że dzisiaj powinniśmy... Czyli do kogo? Bardzo mocno, generalnie do ministerstwa, które się tym zajmuje. Tak? Ja dzisiaj te nazwy tych ministerstw się przy każdym rządzie tak zmieniają, że ja nawet nie... No porobimy działy i wydziały, żeby się głupie ludziska nie dowiedziały, gdzie się pieniądze podziały. Wracając do tego, ja dużo więcej bym postawił dzisiaj, zamiast dofinansować ten węgiel. Tak, żeby ludzie się dali nabić w konia, czy zrobić w butelkę i sobie piece gazowe pozakładać. Ale tam nie, właśnie nie. Na rok, dwa, później zlikwidują. Ale, panie redaktorze, to pana teza. Ja uważam, że powinno się oczywiście wspierać tych najbiedniejszych, którzy mają problem, żeby kupić ten węgiel, ale bardzo mocno postawić, szczególnie w gminach tam, gdzie mamy ogrzewania miejskie czy gminne, po to, żeby pobudować przyłącze. Jest w mieście Jelenia Góra, przepięknym, cudownym mieście, jest jeszcze grob budynków, gdzie nitka ciepłociągu idzie obok budynku i ten budynek nie jest podłączony, więc może warto zastanowić się, jak wspomóc samorządy, żeby wykorzystać maksymalnie ten potencjał, który już jest. Czyli trzeba dać samorządom kasę. Oczywiście. Ale skąd dać tę kasę, jak my jakimś dziwnym trafem, proszę państwa, tyle tych inwestycji żeśmy rozpoczęli, tak żeśmy się zadłużyli jako państwo, bo przecież tak, państwo mają kasy w brud, każdy z nas ma 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, jeszcze do tego wszystkiego ma wakacje od ZUS-u i do tego wszystkiego nie wie, co z własną kasą robić, dlatego coraz chętniej sięga po chwilówkę, żeby przeżyć po prostu od pierwszego do pierwszego. No to do tego wszystkiego mamy gigantomanię, bo budujemy i CPK, i porty kontenerowe, i do tego wszystkiego, żeśmy tę gotówkę po prostu wrzucili w te inwestycje, teraz nie mamy. Mamy w deficytu 53 miliardy złotych za pierwszych 5 miesięcy tego roku. No to skąd my mamy jeszcze wziąć teraz na samorządowców? I przejedzona nadwyżka, którą zostawiliśmy. Panie redaktorze, to znowuż pytanie do ministra finansów. Proszę państwa, ja przepraszam, ja się wytłumaczę. Ja żartowałem, mam takie dziwne, dzisiejsze, nie wiem, powiedziałbym angielskie poczucie humoru, ale ono bardziej na Wisielcze tak podpada. Jest dramat. Panie redaktorze, jeżeli chcemy się rozwijać, chcemy, nie chcemy odejść trochę. No musimy, nie, my musimy się rozwijać. Ale widzi pan chce, dzisiaj... ja chcę, nasi goście chcą, ale ten rząd nie chce się rozwijać. Nie, ja bym takiej tezy nie postawił. Uważam, że to jest błędna. Oczywiście jak każdy rząd popełniamy różne błędy, tak, bez względu na to, która strona rządzi, ale dzisiaj trzeba zintensyfikować na pewno, jeśli chodzi o energię atomową, bo to bez tego niestety... Nie, to może już niech się nikt tego atomu nie czepia. Nie, bo mamy redaktorze... tylko 7 lat opóźnienia, a jak teraz ktoś jeszcze bardziej zintensyfikuje te działania, to się okaże, że tego atomu nigdy nie będzie. Panie redaktorze, tylko te 7 lat opóźnienia plus 10 na budowę, które było przewidywane, to jest 17 lat. Ja tylko przypomnę, że zapotrzebowanie na energię w roku 2050 wzrośnie. Jeszcze raz tyle będzie takie, jak jest dzisiaj, więc musimy z czegoś to... Nie musimy. Damy musimy. Radę. Nie, kupimy musimy. Od Niemców. Nie. Będzie dobrze. Panie redaktorze, my i tak na stronie PSE jest cały czas pokazywany online tak naprawdę, ile energii, z czego produkujemy, jaką eksportujemy czy importujemy. Można sobie podglądać. Ja cieszę się, że dosyć mocno to śledzę i w ciągu 2 lat naprawdę energia z fotowoltaiki zrobiła potężny krok, ale to niestety nie wyczerpie tych potrzeb, które są. Tak? Pan to wie, dzisiaj... ja to wiem, bez atomu nie damy rady. Tylko raz jeszcze przypomnę. Pierwszy reaktor atomowy miał być oddany do użytku w roku 2033. Tak, dzięki ale to... temu, że rząd tak ochoczo przystąpił ale do realizacji pośle, tej inwestycji, mamy opóźnienie co najmniej 7-letnie. To już nie jest 33, to jest 40. Co zrobić z brakującą energią, o której pan mówi, że będzie brakowało? Proste, no kupimy od Niemców, nic nie stoi na przeszkodzie. Myślę, że jak popatrzycie państwo na te wykresy, które są na stronach spółek państwowych i te wykresy nie tak, że teraz rząd Donalda Tuska, były one od kilku lat i można je naprawdę dosyć dobrze śledzić. My tej energii od Niemiec nie kupujemy wcale aż tak dużo. Oczywiście w tych rozrachunkach, które są, dokładnie jest opisane, polecam wejść na stronę, tam jest taki wykres, gdzie pokazane jest, ile importujemy, ile eksportujemy, z jakiego kraju, jaki jest ten bilans. Często to my eksportujemy też do, wysyłamy energię do Niemiec, więc wydaje mi się, że tutaj w ogóle jakby
patrząc zdecydowanie szerzej, to uważam, że Unia Europejska to jest jeden z ważniejszych tematów, którym powinna się zająć, o wspólnej gospodarce energetycznej rozmawiać zdecydowanie częściej niż o innych rzeczach, ze względu na to, że jesteśmy w pewnym układzie politycznym i po stronie, za naszą wschodnią granicą, tak naprawdę za granicą Unii Europejskiej, mamy wojnę. I to, co zrobią Rosjanie, może mieć ogromny wpływ. Popatrzmy to, co się zadziało na Ukrainie. Głównym celem stały się dla Rosjan w tej początkowej fazie wojny stały się elektrownie. Tak? Infrastruktura energetyczna. I Robert Obaz, proszę Państwa, będzie kontynuował swoją myśl po godzinie 10:00.